Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem jesteśmy w miejscowości Złotów u kolegi Zbyszka Stelmacha. Jest to oddział leżący pod Piłą. Dokładnie się nazywa Pilsko-Złotowski o numerze 0271. Tutaj kolega jest zeszłorocznym mistrzem tego oddziału i więcej o tym oddziale, o swojej hodowli właśnie nam powie już sam kolega. Proszę bardzo. Oddział liczy około 140 hodowców. Składa się z 4 sekcji. Moja hodowla opiera się na wielu gołębiach sprowadzonych z zachodu i tu z polskich hodowli. Obecnie najbardziej sprawdzają się gołębi Henka van Limpta, Albrecht Marcel, Van Poleon, jeszcze innych gołębi mam sporo. Van Danabele bardzo dobrze się spisują mnie. W ogóle robię bardzo długie loty w tym roku. Pierwszy raz szykuję się na Barcelonę. Nie wiem, czy mi się to uda, ale chcę wystawić 3 gołębie. Gołębie, które pokonywały do tej pory Ostendę w konkursach. Po 1000 km sprowadzały się dobrze. Zresztą w zeszłym roku też z narodowego lotu miałem tu na 4 okręgi pierwszego gołębia. Myślę, że to nie był najgorszy wynik. Gołąb ten wyprzedził pozostałe gołębie o jakieś 3 godziny. Jest to gołąb 7-letni. Myślę, że w tym roku jako 8-letni może iść swobodnie do Barcelony. Co o mojej hodowli? Gołębie mam około 110 do lotu. Są to gołębie no, w większości 3-4-letnie. Roczne gołębie jest około 50. Nie będą obsługiwać całego programu lotowego. Myślę, że najdalej polecą do około 500 km i to nie wszystkie loty z programu. A jeszcze tak wracając do sukcesów. Tymi gołębiami kolega tutaj wylotował, jak powiedzieliśmy, w zeszłym roku mistrza oddziału w całości. Mistrza oddziału 50, tak? W całości. Później z 50 w kategorii B, w kategorii maraton, w kategorii A byłem chyba trzeci, w okręgu też tam nie było najgorzej, w kategorii B byłem drugi, w kategorii maraton byłem drugi, najlepszego lotnika w kategorii B miałem w okręgu, miałem też czempiony w okręgu, to znaczy z największą ilością konkursu kilometrów, są te gołębie tutaj na gołębniku, są gołębie bardzo szybkie, są gołębie oporne, które nadają się tylko i wyłącznie na długie loty i staram się to krzyżować. Program lotowy obecnie zarząd główny ustalił taki, że kiedyś propagował loty długie, ja się ustawiłem na loty długie. Teraz tendencja jest do schodzenia, nie wiadomo w ogóle jak się zachować, jakie gołębie trzymać i z tego to względu trzymam bardzo duże gołębi na różne kategorie. Nie ukrywam, że jest to ciężko, łatwiej. Jeszcze pokażmy może, jak kolega trzyma te gołębniki, tutaj z tyłu za kolegą widzimy gołębnik, to jest lotowy, tutaj widzimy wloty. Tutaj obok tego gołębnika jest taka piękna woliera, tak, a tutaj na dole jest gołębnik rozchodowy, tak? Nie, to są gołębie, które nie zmieściły się na wdowieństwo totalne. Tu są gołębie roczne i gołębie stare, które są na emeryturze. No i też parę gołębi rozchodowych tutaj jest. Rozumiem. To teraz może przejdziemy do gołębnika i kolega nam tam pokaże, jak tam wygląda w gołębniku. Tu już jesteśmy we wnętrzu gołębnika lotowego, tak? Tak, to jest gołębnik na totalne wdowieństwo. Teraz przybywają tu wszystkie gołębie, akurat jest okres klucia się młodych i gołębie są trochę nerwowe, ale nie przygotowano do tego, żeby ktoś obcy. No tak, ale tu chwilowo dla kolegów możemy pofilmować, pokazać innym jak wygląda. Tu widzimy kolega nie ma róż, tu kolega ma taką normalną podłogę, czyściuteczka, deska. Widać co się dzieje w gołębniku. Tak, tu widzimy gołąbki. One są jak dawno sparowane? No teraz się akurat klują. Wczoraj zacząłem obrączkować pierwsze młode, także trzymam wszędzie po jednym młodym. Po około 2 tygodniach rozłączę te gołębie. Gołębie tak zwaną na kółko będą szły. Tam jest gołębnik dla wdów. No tu przyjdziemy zobaczyć. Tu jest gołębnik dla wdów i tu będą zamknięte w nosy, będą wdowy siedziały na. Tu pokażmy, o widzimy, jest przeszklone świetliki, są takie w oknach, w dachu, przepraszam. Tutaj widzimy. W tej chwili są wszystkie gołębie razem, żeby się też przyliczyły. One widzę, to swobodnie mogą sobie wychodzić i latają, tak? Tak. W tej chwili są otwarte, latają. Dobrze. Mój najszybszy gołąb. To jest ten, tak? Tak, to jest najszybszy gołąb. Znaczy bardzo szybko potrafi. W tym roku był 3 razy pierwszy w oddziale. To jest ten najlepszy lotnik okręgu? Najlepszy lotnik okręgu też. Gołąb. Jaki ma numer ten gołąb? 40460271 i z 2006 roku. 2006 roku. Pokażmy go, może skrzydło jeszcze pokażmy kolegom wszystkim tutaj. Ostatnio mówiliśmy o skrzydle szybkim, wolnym. Zobaczmy jak wygląda taki skrzydło najszybszego lotnika okręgu Złotów. W jakiej kategorii on był najszybszy? W kategorii B. Tu widzimy. 3 razy był pierwszy, w zeszłym roku też był 2 razy. Z czym on jest teraz spalowany? Z samicą od Van Limpta.
Aha, Henka von Limpta z Holandii. Tam kolega sam był, Henka von Limpta. Tak, byłem też z kolegami, z Andrzejem Marko i tu z kolegami, z Marcinem byłem, który właśnie i z jego żoną byliśmy w Kassel i przy okazji żeśmy tam snopili, zakupiliśmy wtedy 10 gołębi z kolegą Andrzejem Marko, żeśmy się podzielili. A jak dawno to było, przepraszam? Dwa lata temu. Dwa lata temu, te gołębi się sprawdzają? Już jako roczne bardzo pięknie zaczęły latać, zobaczymy co będzie dalej, bo to jest dopiero dwuletnie, w tym roku obsłużą cały program gotowy. Samica jedna z tych gołębi w zeszłym roku na 8 razy wkładana, była 7 konkursów zrobiła, myślę, że to nie jest najgorszy wynik. Pozostałe też szybko leciały, tylko że nie leciały całego programu lotowego, trochę je oszczędziłem, bo zbyt dużo ich nie miałem. Kolega po prostu się specjalizuje, jak gołębie ma, na, tak jak powiedział wcześniej, na daleki dystans, to na daleki dystans. Tak, jak tak, staram się to raczej tak podzielić, chociaż myślę, że to trzeba skrzyżować wszystko razem, bo loty się uśredniają. Podejrzewam, że niedługo nie przekroczymy 600 paru kilometrów, także chyba to będą mogły lecieć wszystkie gołębie, łącznie z jansenowatymi i wszystko. Myślę, że to trzeba będzie zmieszać i po prostu lecieć. A tutaj jeszcze wracając do oddziału, to jakich największych konkurentów ma kolega w oddziele? No w tej chwili tak się złożyło, że nasza sekcja złotów jest bardzo mocna. W pierwszej dziesiątce było nas 7, także sama sekcja złotów się dosyć podpięła do góry. Hodowcy tu dużo gołębi sprowadzają, ostro lotują. Andrzej Prankę ze Złotowa, Rajmund Szymański, później Malinowski Andrzej, no i Sylwester Borysiuk, z Piły bardzo mocny hodowca, jest Wiesław Chyła, Andrzej Michałek, to są bardzo mocni hodowcy, z którymi no, często muszę walczyć, nie zawsze mi się wydaje. Do tej pory oni wygrywali, zobaczymy jak będzie dalej. No, myślę, że w tym roku będzie lepiej. Czuję się mocny, ale jak się czuję mocny, to nie zawsze może to wyjść. Rozumiem. A jakie plany jeszcze dalej na przyszłość kolega ma odnośnie hodowli? No w tym roku chciałbym bardzo, już chyba mówiłem wcześniej, chciałbym polecieć gołębie na Barcelonę dać. No, czy mi się to uda, czy nie. Wiem, że to jest morderstwo, to jest około 1700 km, ale spróbuję po prostu. Rozumiem. Dziękuję. Przejdziemy może teraz do gołębnika rozpłodowego jeszcze. Proszę bardzo. Tu już jesteśmy w gołębniku rozpłodowym u kolegi Zbyszka. Zobaczmy, ile tu kolega ma gołębi w rozpłodzie? 40. 40. Zobacz, to już są takie młode, odchowane. O, lapsiki sobie siedzą w gniazdkach. O, tu widzimy je. I które takie najlepsze pary rozpłodową ma kolega, taką, której można powiedzieć lotniki wydaje? No tu jest właśnie gołąb od Van Linta. Tak. On jest Albrechtem, z samicą od Albrechta Marcela właśnie, wydał mi takie szybkie potomstwo. Zobaczymy co będzie dalej, czy w tym roku ponownie sparowałem, bo w zeszłym roku był z inną samicą. Te gołębie akurat mieliśmy taki jeden lot na gołębie młode, był dosyć szybki i z wiatrem. I gołębie myślę, że przestrzeliły, bo tak łatwo szło, że miałem akurat wtedy pierwsze gołębie tutaj na cały oddział, ale po trzech lotach się wycofałem, bo po prostu na tym locie takie duże straty. Za mocno przygotowałem chyba gołębie, albo może nie były do końca zdrowe, nie wiem jak to było, ale no po prostu dosyć dużo gołębi zginęło. I ja gołębiami młodymi do końca raczej nie lotuję, bo staram się wyjechać na urlop z żoną, żeby trochę chociaż odpocząć. Także ze 3-4 loty maksymalnie lotuję i później przerywam loty, nie lotuję dalej, zaczynam roczniakami. Młode loty gołębi młodych są dla mnie utrapieniem, bo zawsze dużo mam tych gołębi, około 100-110 i to jest dosyć męczące, a jednak trzeba te gołębie dosyć przygotować, trzeba dużo jeździć, a jak człowiek prowadzi jakiś interes, to nie zawsze ma czas na to wszystko. Tu w rozpłodzie kolega ile ma teraz gołębi? 40. Około 40, tak? Tutaj mają taką wolierę, pokażmy. To co widzieliśmy od zewnątrz, tutaj one sobie mogą teraz siedzieć. Ten pstry na końcu, Albrecht Marcel, obok niego samica kupiona w tym roku na aukcji w Verselagi. Tu akurat w Pile niedaleko była. No myślę, że z tej pary będę miał pociechę. O tym pstrym mówimy, samczyku tam ostatnio. Pstry na końcu i obok tam siedzi samica z tym ciemnym. Ten ciemny, ciemny to jest był Vantur na długie loty. Dużo tu mam właśnie gołębi, chyba 7 czy 8 oryginalnych od Albrechta Marcela, właśnie są to gołębie drogie, w tej chwili nie do kupienia, jedna szansa. Rauf na Sablona tam z tej linii. Rauf Sablon, tak, z tych gołębi. Van den Abele są tutaj gołębie. Van Limpta jest no też chyba z 8 czy 9. Marc Poleon. Rozumiem. Dobrze. Tak te gołębie krzyżuje jakoś i to się sprawdza. No, mam nadzieję, że się sprawdzi. No, sprawdzało się, ponieważ kolega osiągnął taki, jeszcze raz przypomnijmy, w zeszłym roku tytuł mistrzowski tutaj w oddziele, a jest to oddział, jeszcze raz przypomnijmy, 140 hodowców. Całkiem łatwo nie jest. Tak, a ile oddziałów jeszcze w okręgu Piły Pilskim jest? 4 jeszcze, 5 4. Jest. I razem okręg liczy 520-560 hodowców. Także widzimy, jak się nazywa, konkurencja jest dość silna. Nazwiska te, które kolega wspomniał, też są znane. Także jak się nazywa, życzymy sukcesów i dziękujemy koledze za fotoreportaż, tutaj mogliśmy nakręcić i odwiedzimy na pewno kolegę jeszcze w sezonie lotowym. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję.
To nim wyjedziemy od kolegi Zbyszka, jeszcze chcieliśmy pokazać taki pokój, w którym kolega gromadzi swoje te puchary, które zdobywa w tym sporcie. Tutaj właśnie teraz pierwsze tam... z lotu Ostenda. To był najlepszy mój wynik, bo wtedy dałem 15 gołębi, zdobyłem 12 konkursów. Super lot był, gołębie spadały, jakby leciały ze 100 paru kilometrów, bo w ciągu 20 minut miałem 5 gołębi, także ale byłem bardzo zaskoczony. A jeszcze tak zapytam, a kolega jak lotuje, to jakich karm używa? Verselaga, tak? No wszelkiego rodzaju, Bayers, no i kolegi Andrzeja Marko Zagrobu. Agrol. Rozumiem. A kolega tak stara się stosować jak w chemii, czy takie, że tak powiem, antybiotyki, czy tak bardziej naturalne? Czy jak to wygląda? No jak wszyscy, nikt nie mówi, że nie podaje, podaje na drogi oddechowe, na salmonelozę przed lotem, później na ten żółty guzyk podaje, w trakcie na kokcydiozę, trichomonazę, tam na to wszystko podaje, tak samo młode muszą dostać. Nie, myślę, że w tym roku w ogóle teraz bez chemii to się nie poleci. Rozumiem. To jeszcze pokażmy kolejną półkę z pucharami u kolegi, bo tutaj widzimy, jest tych pucharów tutaj dużo. Kolega wcześniej jeszcze nim w zeszłym roku miał tytuł mistrzowski, w poprzednich latach też takie były sukcesy? No byłem mistrzem oddziału, tutaj nie mówiąc o mistrzowskiej sekcji, w okręgach kategorie wygrywałem. Najbardziej zresztą do tej pory co wygrywałem to kategorie długie, czyli maraton, kategoria C. To zresztą mnie dopinguje, uważam, że te loty są najlepsze, bo to nie ma tak, że w ciągu 5-10 minut gołębie wszystkie przylecą, konkurs to wtedy nieraz dzień czy dwa to pociąga, fakt, że to zmęczące, ale no to daje jakiś efekt. Rozumiem. Dobrze, pokażmy jeszcze raz na koniec te puchary wszystkie, które kolega ma zdobyte i życzymy właśnie takich sukcesów co najmniej takich. Jeszcze chciałem dodać, tak? Że stosuję środki firmy Vet Animal i myślę, że są środki sprawdzone, bo z Holandii sprowadzonych byliśmy u Henka Pamlinta z kolegami, jak wcześniej powiedziałem. Chodzi o Giantela produkty. Giantela, myślę, że to są dobre produkty i ja do tej pory chyba trzeci rok na tym lecę i myślę, że to też jakiś jest pomoc w tym osiągnięciu tych wyników, które tutaj do tej pory mi się udało. Także dziękujemy i życzymy sukcesu w przyszłym roku.